Dzień dobry, dzień dobry. Wydaje mi się, że stało się to tradycją mojego listopadowego vloga, żeby pić codziennie kawę w kubeczku i pokazywać Wam inny kubeczek. Dziś jest kubeczek matematyczny. Podejrzewam, że nie mam 30 kubeczków, więc któregoś razu powtórzy się kubeczek. Pokażę się Wam dzisiaj rano. Jeszcze nie gotowa. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest piątek, czyli 6 grudnia. Moje dziecko wstaje. Taki ma budzik. Ja bym dostała jakiejś fobii. O, tam z kolei mój sterylizator pracuje i czyści narzędzia. Pokój brudny, chcemy sobie z mamą zrobić pielęgnację stóp dzisiaj. Co chciałam powiedzieć? Dzisiaj nie ma znowu sportu, bo przedwczoraj tak się niewyraźnie czułam. Stop. Wczoraj nie było sportu planowo, a dzisiaj na wszelki wypadek nie będzie, żebym się nie spociła. Strasznie to wygląda, zaraz coś z tym zrobię. Żebym się nie spociła i żebym się nie rozchorowała, bo już mi jest lepiej. Wygrzałam się, było mleczko z czosnkiem, okropny. Prawie rozwało mi język i zęby, ale było mleko z czosnkiem i jest lepiej. Idę zaraz do pracy. Myślę, że gdyby to było to wstępne choróbsko, które mam na myśli, to nie byłoby tak łatwo i tak łatwo by ze mnie nie schodziło to przeziębienie. Mam swoje sposoby na przeziębienie, żeby je przystopować i skrzętnie je wykorzystuję. Kładę się do łóżka, wygrzewam się mleko, czosnek, imbir, tak macham tą łyżką, w końcu mi wyleci. I po prostu trzeba leżeć w łóżku i się pocić, a nie latać, kochani, jak wiele z Was przeziębionych lata po mieście i narzeka, że jestem przeziębiona, dlatego jestem przeziębiona. Przeziębienie oznacza przeziębić. Jesteś wyziębiony, jest zimno, musisz się nagrzać, rozgrzać. Do 38,5 stopnia nie wolno przyjmować leków przeciwbólowych, bo wtedy organizm zwalcza wszelkie intencje. Intencje też, infekcje. Powyżej 38,5, wtedy można wziąć coś przeciwgorączkowego. Ja gorączki nie miałam, tylko taka była mnie właśnie, gdzie taka mgła, takie jakby coś się zaczynało. No więc przytłumiłam, idę dzisiaj tylko do pracy. Zastanawiam się, co zrobić wieczorem, ale jeszcze się położę do łóżka, będę leżeć, bo jutro już chcę z Kasią polecieć, ale pewnie zrobimy krótki trening, tak żeby mnie przesadziła. Zdrowie jest najważniejsze, szlachetne zdrowie. Jak się zdrowie straci, to żadne pieniądze świata nie pomogą, żeby go odzyskać. Więc piję moją kawkę w matematycznym kubeczku i zaczynamy ten dzień. A jeszcze jedno, zaraz się dowiecie, co on dla mnie zrobił. Zapraszam. Witajcie, cześć. Tym razem witam się z Wami nie przed południem rano, tylko po południu, już po pracy. I chciałam bardzo, ale to bardzo podziękować Krystianowi. On już będzie wiedział, o co chodzi. Pokażę Wam, co ten Krystian dla mnie zrobił. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś dla mnie zrobił tak po prostu coś tak fajnego. Teraz zobaczcie. Bardzo pięknie zrobiłeś te strony, naprawdę super. Ja nie potrafię, ja nigdy się nie uczyłam tak na komputerze,
robić takich fajnych rzeczy graficznych. To, że w ogóle udaje mi się zmontować jakiś film, to tego nauczyłam się sama przy pomocy różnych filmów takich instruktażowych na YouTubie. Bardzo Ci dziękuję, super to zrobiłeś. Ja Ciebie bardzo proszę po raz kolejny, żebyś przysłał mi adres, to chociaż Ci wyślę kartkę pocztową z podziękowaniami osobistymi za tak wspaniałą pracę i naprawdę bardzo ładne obrazki, takie właśnie wstępy. Chciałam powiedzieć, że bardzo podoba mi się ten szczególnie z moim samochodem, chociaż mój samochód jest biały, ale już sobie tego nie życzę, żeby było białe, może być pomarańczowy. Pomarańczowy też mi się bardzo podobał i chciałam sobie początkowo kupić pomarańczowy, albo używany i miał taką boilę z tyłu, czyli był taki, wiesz, trachnięty i miał dziurę z tyłu, więc go nie kupiłam, ale miał lepsze wyposażenie. Ale już miał 2 lata, ale z dziurą nie będę iść, dlatego mam nowy biały. Dziękuję Ci, bardzo mi się podoba, wszystkie są świetne. I teraz przechodzimy do tematu dzisiejszego vloga. Strasznie mi słońce świeci, nie wiem, czy powinnam odjechać, czy nie, ale już tu zostanę lepiej. Krystian mnie zapytał, jak jest z podatkiem kościelnym w Niemczech. Czy płaci się jakieś podatki, bo w Polsce jest to inaczej, nie płaci się od własnej pensji. Tylko państwo jakiś tam taki ogólny podatek daje pieniądze na kościół. Natomiast w Niemczech każdy zdeklarowany katolik albo ewangelik, bo są dwa główne wyznania, chyba że jest jeszcze jakieś inne, to wtedy możecie mnie poprawić. Czyli jeśli przyjeżdżasz do Niemiec, to automatycznie deklarujesz, jakiego jesteś wyznania. Ja ostatnio meldowałam moją mamę. Musieliśmy podać w urzędzie meldunkowym, jakiego jest wyznania. Römisch katolisch, to się nazywa po polsku. Mam nadzieję, że z tego powodu nie będziemy musieli płacić podatku. Jeszcze nie wiem. Wiem, że ewangelicy i właśnie katolicy płacą podatek. To jest ileś procent od tej pensji. Ja później sobie policzę, ile to jest procent. W każdym razie mnie to wychodzi 34 euro i 16 centów miesięcznie. W ubiegłym roku było troszeczkę mniej, więc wydaje mi się, że od zeszłego roku podrożało, nawet nie wiem dokładnie od kiedy. Kiedyś było 25 euro, teraz 36 euro, nie, 34 euro i 16 centów. I ten podatek roczny na koniec roku, kiedy się rozliczam i muszę to zeznanie finansowe oddać do państwa, on jest odliczany od mojego podatku dochodowego. Czyli po prostu ten podatek, który mam do zapłacenia, jest pomniejszony o tą sumę 300, tam teraz ponad prawie 400 euro. Prawie 400 euro. I teraz tak, mój mąż też jest wyznania katolickiego, ale on z kolei nie płaci podatku na kościół. Chyba płaci za 2 euro, albo w ogóle nie płaci. Teraz wam powiem dlaczego. Powiem to tak, jak ja to rozumiem. Jest 5 czy 6 klas podatkowych jest w Niemczech. Pierwsza jest dla osób samotnych, pracujących. Druga klasa podatkowa jest dla osób samotnych, wychowujących dzieci. Trzecia klasa podatkowa, którą ma mój mąż, jest dla osób, które więcej zarabiają i mają rodzinę, są zamężni, mają męża, żonę, ale przeważnie tą klasę podatkową 3 przyjmuje ta osoba w małżeństwie, która więcej zarabia, wtedy jest to bardziej korzystne. Klasa podatkowa 4 jest dla małżonków, którzy mniej więcej tak samo zarabiają, wtedy jest dosyć korzystne. Klasa podatkowa 5 jest dla tych osób, tak jak ja, dla małżonka, współmałżonka, który mniej zarabia, i wtedy od jego pensji są odprowadzane właśnie te dodatkowe, takie jak Kirchensteuer, czyli podatek kościelny, są odprowadzone takie opłaty. To się bardziej opłaca, ponieważ mój mąż, zarabiając więcej, musiałby więcej, może 500-600 euro płacić rocznie, ale ponieważ jesteśmy małżeństwem i mamy dzieci, więc to jest tak jakby ulga podatkowa, że tylko płaci ten, kto mniej zarabia od tej pensji. Tej osoby, która mniej zarabia, odprowadza się ten podatek kościelny. Ja nie wiem w tej chwili, ile to jest procent. Sobie postaram się to sprawdzić i tu wam po prostu wpiszę, ile to jest, bo tak z pamięci naprawdę nie wiem. Klasa podatkowa jeszcze 6 jest dla osób, które mają kilka zatrudnień, 2 czy 3 zatrudnienia. To nie jest w ogóle korzystne, to o tym nawet nie warto myśleć.
poza tym w Niemczech jest takim, więcej zarabiasz, tym więcej musisz po prostu płacić tych podatków. I tak jak mówiłam, na koniec roku od podatku dochodowego, od tego podatku, odciągana jest ta kwota tego podatku kościelnego, ponieważ jest to podatek na organizację użyteczności publicznej. Ja na przykład płacę też jeszcze podatek, nie podatek, ja płacę jeszcze co roku chyba 20, dwa razy po 25 euro na szkołę mojego syna. On chodzi jeszcze teraz do klasy już maturalnej, przedmaturalnej. I na taką fundację właśnie szkolną. Oni z tych pieniędzy, rodzice są właśnie proszeni, bo to jest dobrowolne, żeby wpłacać raz w roku jakąś składkę, czy dwa razy w roku. To jest nawet odciągane, w tej chwili nie pamiętam. Albo 25 euro, albo 5, nie, chyba 25 euro w roku. Ach, bo ja płacę dwa razy za dwóch synów. 13 euro było. Ja mówię, że będę te 25 euro wpłacać. Oni sobie odciągają raz w roku, pod koniec roku przeważnie. I oni z tych pieniędzy organizują dzieciom, zdaje się, salę komputerową. Przez wiele lat zbierali pieniądze na komputery, żeby była sala komputerowa, bo państwo nie chciało dać na wyposażenie szkoły. To od razu wam powiem, to nie jest tak, że wszystko jest w Niemczech. To nic nie ma ostatnio w Niemczech dla szkół, dla przedszkoli. Tak bardzo oszczędzają, tak bardzo rząd szparuje. Tam, gdzie nie potrzeba oczywiście. I wpłacając na tą szkołę, to też jest organizacja użyteczności publicznej, ja mogę sobie te 25-30 euro odciągnąć od tego mojego podatku dochodowego. Zawsze dostaję na koniec roku od nich takie zaświadczenie. I też płacę, jesteśmy zapisani do takiej organizacji społecznej. To jest takie stowarzyszenie Morbus Crohn, osób chorych na przewlekłe zapalenie jelit. I ja do nich płacę 60 euro w roku. I oni też mi przysyłają zaświadczenie na koniec roku, że mogę sobie to od podatku odliczyć. I tak samo, tak to w ogóle wygląda. Jak się płaci na jakieś takie organizacje użyteczności publicznej, no bo ta szkoła to jest użyteczność publiczna, to organizacja tych chorych osób to też jest użyteczność publiczna, czy kościół jest użytecznością publiczną? Myślę, że tak, ale ludzie mogą mieć różne podejścia do tego. Jedni są bardziej wściekli na kościół, inni mniej. Ale to nieważne, każdy ma prawo sobie tam myśleć i mieć takie poglądy, jakie chce. Także Krystianie, myślę, że odpowiedziałam na twoje pytanie. Przy okazji mogłam zrobić krótki filmik wyjaśniający. Co jeszcze? Aha, co jest ważne. Jeśli nie chcemy płacić podatku na kościół, to możemy się z kościoła wypisać. Jeśli wypisujemy się z kościoła, to automatycznie, kochani, te pieniądze ponoć trafiają do naszej kieszeni. Nie wiem, czy to prawda, bo są podwójne mniemania. Kiedyś ktoś powiedział, że nie, to państwo zabiera te ileś tam procent i musisz więcej płacić podatku do państwa. Ale moi klienci, z którymi ostatnio rozmawiałam, powiedzieli, że nie, to się specjalne takie pismo składa. Trzeba najpierw wystąpić z kościoła oficjalnie i potem chyba do urzędu finansowego i do Rathausu, do urzędu miasta się jakieś pisma stosuje i ponoć te pieniądze wracają na konto. Ja nie wiem tego, kochani, ponieważ ja jestem zatrudniona w kościele katolickim, w Caritasie. Jestem zatrudniona w kościele katolickim w Caritasie, to mówię oficjalnie. Ja nie mogę się wypisać z tego kościoła. Zresztą ja nie chcę się z niego wypisać, bo kościół katolicki zatrudnia, właśnie nie wiem, czy zatrudnia, czy nie zatrudnia ewangelików. Nie, no ewangelicy zatrudniają swoich ewangelików i kościół katolicki zatrudnia osoby wierzące. Nie spotkałam się z tym, żeby zatrudniał osoby niewierzące. I tu wam nie mogę powiedzieć, widzicie, zaplątałam się. Ale wydaje mi się, że Kościół katolicki nie zatrudniłby muzułmanów. Ale to jest moje prywatne zdanie. Muzułmanów. Co prawda mamy muzułmańskie dzieci
i rodzice chętnie przyprowadzają do naszego przedszkola. Mamy dużo muzułmańskich dzieci i kiedyś były przed posiłkami modlitwy u nas. Ci się modliły, to muzułmańskie dzieci po prostu się nie modliły, a jak ksiądz błogosławił dzieci, to błogosławił wszystkie dzieci, również te muzułmańskie dzieci. Także nasze stosunki właśnie tutaj z mieszkańcami muzułmańskimi są i były bardzo, bardzo przyjazne. I tacy bardziej otwarci i światli muzułmanie nie mają nic przeciwko, że dzieci chodzą do katolickich czy do ewangelickich przedszkoli i hortów. A jeśli ktoś sobie nie życzy, no to są też przedszkola państwowe, gdzie religia nie ma tam takiego głównego miejsca, nie zajmuje. I można sobie dzieci puścić do takich innych przedszkoli. Nie wiem, czy są przedszkola muzułmańskie, typowo muzułmańskie w Niemczech. Na ten temat nigdy się nie interesowałam. Może ktoś z Was coś wie na ten temat, więc bardzo proszę, chętnie bym się coś dowiedziała. Może przy okazji poszukam też w internecie takich informacji. Ale wiem natomiast, że są zajęcia religii, są takie jakby stowarzyszenia muzułmańskie, gdzie dzieci chodzą na tą religię właśnie, na islam i uczą się go. To są te zajęcia tej religii. Nie ma w szkole jeszcze. Nie ma w szkole. Na pewno nie ma w naszej szkole tutaj żadnych takich zajęć. Chociaż wiem, że są takie głosy, że już jest tak dużo, wiecie, muzułmanów w Niemczech, że oni się powoli jakby domagają, żeby wprowadzić w szkołach też naukę islamu. Ale zdaje się, że Niemcy nie chcą się na to zgodzić. Czy mają rację, czy nie, to pozostawiam Wam do rozstrzygnięcia. Wiem, że tutaj nawet koło nas jest takie centrum muzułmańskie. Oni tam przychodzą się muzułmanie modlić. Chyba w piątki, w czwartki, nieważne. Nie wiem, nie znam się, nie chcę wprowadzać w błąd. I wiem, że tam mają też zajęcia właśnie ze swojej religii i jest okej. Tak może być. Każdy ma prawo wyznawać religię, jaką chce. Nie wiem, jak jest z innymi wierzeniami i religiami w Niemczech i czy są jakieś inne podatki w związku z tym. Wiem, że na pewno muzułmanie wspierają właśnie te swoje takie organizacje religijne jakimiś tam składkami, ale nie jest to tak oficjalne, że automatycznie się od Twojej pensji to odlicza i jest na tą organizację automatycznie przekazywane. No dobrze, kochani. Jeszcze tylko nadmienię, że jeśli chodzi o podatki dalej kościelne, to Kościół musi rozliczać się ze swojej działalności w Niemczech i Kościół musi prowadzić księgowość, ma zatrudnionych pracowników i od nich musi odprowadzać wszystkie podatki. Tak jak ja jestem takim pracownikiem zatrudnionym w instytucji kościelnej. I tutaj są sekretarki, tutaj są rady parafialne. Przepraszam Was bardzo, zadzwoniła klientka i w międzyczasie zdążyłam też przyjechać do domu. Wiecie, jak to jest. Człowiek lubi sobie pogadać po drodze. Chciała zrobić ze mną termin, no niestety ja odmówiłam, bo tak niewyraźnie coś się czuję, idę do domu. Też dowołałam Ci moich klientów i idę się położyć i wygrzać się z ciepłą, pod ciepłą kołderką, mleczko, czosnek, takie te rzeczy. Ale co chciałam powiedzieć, że tutaj mówiłam, mamy sekretarki i że mamy takie rady parafialne, które zajmują się organizacją różnych imprez oraz mamy taką radę, taką większą radę, która zajmuje się finansami całej parafii. Ksiądz co prawda stoi na czele tej parafii, ale sam w sobie nie jest tak, że sobie jest taki sobie panek, sobie robi co chce. Wszystkie takie ważniejsze rzeczy związane z pieniędzmi, z inwestycjami, z jakimiś przebudowami, jakimiś większymi zakupami, wszystko podejmowane jest przez taką radę parafialną, w której skład chyba 6 osób wchodzi i wybiera się tą radę z takich ludzi właśnie z tej parafii. Potem jest ta niższa rada parafialna, która zajmuje się organizacjami różnych uroczystości i tego, co trzeba rzeczywiście w kościele zrobić, wiecie, różnych świąt czy Bożego Narodzenia, no takie właśnie rzeczy. I tutaj po prostu jest księgowość, są księgowi. Mało tego, raz w roku przyjeżdża z biskupstwa taki specjalny prüfer, Kassenprüfer, przyjeżdża taki specjalny specjalista od
finansów właśnie i on sprawdza, czy finanse, czy cała księgowość kościoła dobrze jest prowadzona, bo tutaj się w Niemczech boją wszelkich jakichś takich machlojków, żeby broń Boże kościół nie był posądzony o jakieś machlojki albo finansowe malwersacje. Nie, 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 tu się wszystko sprawdza i to są wszystko pracownicy świeccy. Świeccy. Nie wiem, jak jest w innych parafiach, w każdym razie tak jest w mojej parafii, więc wszystko jest sprawdzane, wszystko jest kontrolowane, zanim się rok zakończy i dużo jest szkoleń, tutaj biskupstwo prowadzi dużo szkoleń właśnie dla pracowników, zwłaszcza tych zatrudnionych, takich jak sekretarki, jak sekretarki. Oni są cały czas dokształcani, jeśli chodzi o nowe systemy komputerowe, takie różne rzeczy, więc pod tym względem to mogę Wam powiedzieć, że właśnie ten kościół katolicki tutaj jest bardzo fajnie zorganizowany i wszystko jest kontrolowane. Nie ma czegoś takiego, że ksiądz sobie robi z tą kasą, co chce i decyduje i nie wiadomo, gdzie ona idzie, bo tak jest właśnie czasami. W Polsce są księża tak posądzani, ale ja nie wiem, powtarzam po prostu tylko plotki, więc pod tym względem to, co widzę, to, co obserwuję, bardzo mi się tutaj podoba, wszystko jest czarno na białym, chociaż była ta sytuacja z tym księdzem z Limburga parę lat temu, nie wiem, czy słyszeliście, to może też zrobię na ten temat taki plotyczkowy film, będziemy plotkować i osądzać kogoś, kto popełnił pewien grzech, pewne wypaczenia. Nie, może słyszeliście, jak Was to ciekawi, to dajcie znać. A ja, kochani, chwilowo się z Wami żegnam. Nie wiem, czy jeszcze coś nagram w tym dzisiejszym vlogu, czy nie. W każdym razie życzę Wam już miłego popołudnia.